Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora przyjrzeć się zapowiedziom i nowościom z LEGO. I mimo wszystko z lekkim opóźnieniem, bo ja chciałem coś takiego nagrać w ciągu tygodnia, tyle że miałem wyjazd, który mi to uniemożliwił, a wyjazd był spowodowany tym, że na Instagramie Disney Plus mogłem dla Was poprowadzić imprezę z okazji trzeciego sezonu The Mandalorian i nie ukrywam, że było naprawdę bosko. Ja mimo tego, że nigdy nie planowałem mieć takiego marzenia, to jest to spełnienie jednego z moich marzeń i czuję się z tym naprawdę fantastycznie. Ale zanim przejdę do zapowiedzi tego, co z LEGO bezpośrednio, to najpierw krótki tour po tym, co przygotowało dla nas wydawnictwo Amit, bo przyszła do mnie paczka z nowościami i one wyglądają następująco. Tutaj mamy taką książeczkę z łamigłówkami i z minifigurką Nii. Mamy też coś dla fanów Harry'ego Pottera, Ron i przyjaciele. I jeśli do tej pory jakimś cudem nie mieliście minifigurki Rona, to tutaj właśnie ją znajdziecie, a dla fanów dinozaurów mamy książeczkę z minifigurką Ellie Sattler. Ja w końcu jestem po seansie Jurassic World Dominion i szczerze mówiąc nadal będę fanem starych Jurassiców, szczególnie pierwszej części. I taki creme de la creme, czyli roboty buduj i naklejaj. Tutaj mamy modele 3 w jednym, mamy też dużo naklejek. Też niech Was trochę nie zwiedzie, że ta książka jest aż tak gruba. Tutaj mamy taką tekturową wkładkę, gdzie po prostu w środku znajdziecie klocki. Natomiast to są książki, które ja bardzo lubię. Tam jest cała masa pomysłów i podpowiedzi, jak budować, więc myślę, że dla młodych budowniczych to będzie bardzo kreatywna rzecz. Ja to może sobie gdzieś odłożę na bok, w taki sposób, żeby przypadkiem na przykład Bowser nie spadł mi na głowę. I możemy przejść do omawiania zapowiedzi. A rano pojawił się zestaw z Indiana Jonesa, na który czekam najbardziej. To będzie diorama. Pewnie pozostałe zestawy już widzieliście. Pewnie o tym, że Świątynia Zagłady może być wycofana, też już słyszeliście, więc ja Wam pokażę zestaw, który mnie osobiście interesuje najbardziej. Czyli zestaw, który nawiązuje do tej sekwencji, która otwiera poszukiwaczy zaginionej Arki, gdzie Indiana Jones ucieka przed tą wielką kulą. Mamy tutaj też ten złoty posąg Bożka, który on gdzieś tam znajduje. I naprawdę wygląda to bardzo fajnie i wydaje mi się, że to będzie zestaw, na który fani Indiana Jonesa czekają najmocniej, bo te pozostałe zestawy, tam jest taka równia pochyła. Niektóre wyglądają całkiem ciekawie, niektóre wydają się być dość przeciętne, żeby nie powiedzieć, że niektóre są po prostu słabe. Słabe przede wszystkim z tego względu, że ja przynajmniej tak to odbieram, odbiorcami tych zestawów mimo wszystko w większości będą ludzie nieco starsi, z tego względu, że mimo wszystko Indiana Jones to jest taka licencja, która ma wielu fanów wśród osób starszych, czy nawet bardzo mocno starszych, bo umówmy się, Indiana Jones powstał w takim czasie, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było, a mam 33 lata. Więc tak się zastanawiam, czy robienie tych zestawów w klimacie takiego 4-plusowego wręcz LEGO City to był dobry pomysł, ale dioramka naprawdę wygląda fantastycznie, no i nie mogę się doczekać, aż ona będzie do kupienia i chętnie Wam ją pokażę. Ale też wypadałoby w końcu omówić minifigurki z Disneya, które będą debiutowały już w maju. I jest to seria, która będzie liczyła 18 minifigurek, czyli mamy odstępstwo od tego, co było ostatnio, czyli ciągle te serie 12-figurkowe. Zastanawiam się, jak one będą pakowane, czy w pudełku będzie kompletna seria, jedna, druga i trzecia i kilka figurek, które będą w nadmiarze. Nie mam zielonego pojęcia, bo właściwie jeszcze na ten moment tego nie wiadomo, ale jeśli chodzi o minifigurki, to mamy tutaj naprawdę bardzo dużo fajnie odwzorowanych postaci i jedną, która mnie bardzo się nie podoba, jest to Baymax. Baymax jest dość obszerny, to jest taki pompowany robot, a tutaj mimo tego, że ma specjalnie przygotowane dla niego rączki, to cała reszta mnie po prostu średnio przekonuje. No ale jeśli popatrzymy sobie na innych bohaterów, bo na przykład tak, no Królik Oswald to jest w ogóle bardzo fajne nawiązanie do tych pierwszych lat Disneya i tutaj absolutnie uważam, że warto sięgnąć po tę postać, choć najlepiej to sięgnąć po całą serię, ale Pinokio wraz ze Świerszczem wyglądają całkiem ok. Myszka Miki w tej wersji
kiedy jest przebrany za czarodzieja, naprawdę prezentuje się świetnie. I tak jeszcze patrzę na figurki, które podobają mi się najbardziej, no to myślę, że obie figurki z Coco, która jest fantastyczną animacją, to jest must have w ogóle chyba każdego, kto zbiera ciekawe minifigurki z Disneya. Cruella de Mon wraz z Dalmatyńczykiem też prezentuje się świetnie. Zła Królowa też daje radę. Robin Hood wraz z Księciem wyglądają też bardzo dobrze i mają specjalnie przygotowane odlewy głów. W ogóle tutaj też jest kilka postaci, które mają specjalne odlewy, jak na przykład jest jeszcze Stitch. Szkoda tylko, że Pocahontas na przykład nie dostała tutaj ani Shopa Miko, ani Kolibra, z tego względu, że to byłyby takie, wiecie, fajne mrugnięcia okiem do fanów, a tak na dobrą sprawę Pocahontas tutaj może odegrać sceny z teledysku. Ja mogę znowu zaśpiewać Pobiegnij za mną leśnych duktów szlakiem, tururu. Nie pamiętam, jaki tam był dokładnie tytuł, ale też jeśli chodzi o figurki z Coco, to na przykład bardzo podoba mi się to, że do Miguela dostajemy psa Dante, który wygląda na takiego lekko zblazowanego i ogólnie rzecz biorąc to jest seria, która jest bardzo udana, tylko ten nieszczęsny Baymax jakoś tak wygląda bardzo mocno przeciętnie. Może na żywo będzie wyglądał lepiej i wtedy wszyscy będziemy się z tego mogli cieszyć, ale jeśli zostajemy przy licencjach disneyowskich, to pora na zapowiedź serii Star Wars, bo wielokrotnie pytacie, kiedy Star Wars? No nie ma nielimitowanych zestawów ze Star Warsów, które po prostu ciągle by się pojawiały na nowo, na tej zasadzie, że jest bang, poniedziałek, jest nowy zestaw ze Star Wars, no nie da się tak, ja nie jestem w stanie raz w tygodniu nagrywać Star Warsów, a gdybym miał nagrywać te archiwalne zestawy, to bym zbankrutował i poszedł z torbami. Ale Gwiezdny Super Niszczyciel, który pojawi się 1 maja za 330 zł, to jest, myślę, bardzo fajny patent dla tych, którzy na UCS-y nie mają albo pieniędzy, albo miejsca, albo i pieniędzy, i miejsca i chcą mieć duże statki, które są po prostu przeskalowane do miniaturowych rozmiarów. I tak właśnie jest tutaj z tym niszczycielem. 630 elementów za te 330 zł to przelicznik dość absurdalny. Jeśli to będzie ekskluzyw i nie będzie się go dało kupić za jakieś 200 parę złotych, to naprawdę jest to mocne przegięcie, ale mimo wszystko może to wyglądać całkiem nieźle. No i na podstawce mamy jeszcze plakietkę z informacją, że jest to model wydany z okazji 40-lecia powrotu Jedi. I na sam koniec jeszcze istotna informacja dla tych, którzy lubią bardzo limitowane zestawy dostępne w Lego House, bo tam będziecie mogli dostać figurkę kapitana Rudobrodego. Taka jak jest to mniej więcej figurka w zestawie z Harrym i Hermioną. Tutaj ja mam Harry'ego za sobą, Hermiona wyjechała chwilowo, bo została gwiazdą filmową. Ja Mega Space Fighter potrzebował pożyczyć minifigurkę, właściwie no nie mini, tylko gigafigurkę Hermiony do nagrywania czegoś, nie wiem, jakiegoś pewnie tajnego projektu, pozdrawiam Kamil. Sam odstawiłem Hermionę do Kamila do biura i mam nadzieję, że jest w dobrych rękach, ale nie o Kamilu, nie o Harrym, nie o Hermionie dzisiaj, tylko o Rudobrodym. No i właśnie w Lego House, jeśli będziecie mieli okazję być, to sprawdźcie, może warto kupić, bo jest to figurka, która składa się z 1041 elementów i ona kosztuje niecałe 600 koron duńskich, bo bez jednej korony 599. To jest mniej więcej 80 euro, czyli to jest jakieś pi razy oko 280 zł, 300 zł, mniej więcej. Z taką kwotą musicie się liczyć, ale ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę ile jest tutaj elementów, to cena jest przyzwoita i figurka wygląda bardzo fajnie, więc jeśli będziecie w Lego House, nie zapomnijcie kupić Rudobrodego. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!